No, jest taki wyróżniony punkt, w którym zbiegają się wszystkie południki. Mówię, mam na myśli oczywiście biegun północny. Mhm. Teraz wyobraźmy sobie, że stoimy na biegunie północnym. W którą stronę byśmy teraz nie poszli, to idziemy na południe. I w pewnym sensie, wielki wybuch, to jest punkt tej naszej czterowymiarowej czasoprzestrzeni, który jest takim jej biegunem północnym. Tam, w którą stronę byśmy nie ruszyli po tej czterowymiarowej powierzchni, to będziemy iść. Do przodu w czasie. Tam po prostu nie było jeszcze przestrzeni, a każdy kierunek na tej powierzchni to był kierunek czasowy. Więc w pewnym sensie, tak jak, ten, tak jak w pewnym sensie od bieguna zaczyna być w ogóle sens mówić o wschodzie i zachodzie jako kierunkach, tak w wielkim wybuchu dopiero zaczyna mieć sens mówić o przestrzeni. I czasie w sumie też, bo na północ, od bieguna północnego też już nic nie ma. Cześć! Jeśli nie spodobał Ci się ten film, możesz kliknąć tutaj na dole subskrybuj. Będę wrzucał dużo więcej filmów, które Ci się nie spodobają.